Siemano, z tej strony Filo, to jest 31 odcinek z gry Wiedźmin 1. Słuchajcie, niestety 31 odcinek już nagrałem, tylko że zapomniałem włączyć nagrywania i po półtorej godziny gry poszło w dupę. A szkoda, bo naprawdę wiele rzeczy dopiąłem. I też niestety nie mam save'a z jednej rzeczy, jaką zrobiłem, ale powiedzmy, że ona jest najmniej ciekawa, mianowicie w kości pokonałem Velerada oraz Deveta. My pójdziemy teraz spotkać się z salamandrami na to ich miejsce, gdzie będą interesy ubijać. Aczkolwiek na śmieszną anegdotę zasługuje to, że jak sobie plądrujemy te utopce, to wypada z nich wypadają z nich dwa mózgi. Bo mamy tą umiejętność, wiecie, żeby więcej tam wydobywać z tych potworów. Tylko dziwne, że akurat mózgi boostuje, a na przykład nie trupi jad, nie? Wiem na pewno, że ten odcinek będę musiał na dwa razy nagrać, bo już mi się szczerze mówiąc nie chce, kurde. No i patrzcie, właśnie tutaj mamy dwa mózgi, nie? Z jednych szczątek, więc to jest trochę dziwne. Dobrze, tak więc wchodzimy do odnogi kanałów, gdzie stacjonują szanowni, znaczy nie szanowni, ale ten oddział salamandry. I w ogóle mamy tutaj okno na świat, nie? By wyjście z kanałów gdzieś w ogóle poza nie. To jest bardzo ciekawe. I dobrze, przeczytajmy, co miał ten Gellert, Glade z królewską pieczęścią. Z woli Poltesta, króla Temerii, etc. okaziciel tego dokumentu ma prawo mimo wszelkich obostrzeń obyczajów przebywać na ulicach królewskiego miasta Wyzima po zmroku. Nie obowiązują go też inne restrykcje stanu wyjątkowego Foltest. I tutaj mamy klucz do szyfru Salamanty. Drewniana tarcza pokryta symbolami służy do rozszyfrowania dokumentów. Odkryliśmy coś takiego. Fajne, ładne. Niestety przez tą kratę próbowałem, nie da się wyjść. A szkoda, bo tutaj fajnie by świat mogliśmy zwiedzić, już opuścić tą przeklętą Wyzimę, pojechać daleko, heń, ale nie, bo mamy jeszcze salamandrę do pokonania. To mamy zrobione, teraz może pójdziemy do Siemka, powiedzieć mu, że no w sumie zabiliśmy salamandrę, dzięki, nie pozdrawiam, chcę od ciebie gratulacje czy coś. Siemko. No. Zabiłem szefa. Zabawne. Przychodzisz na posterunek i mówisz, że człowieka zabiłeś? Nierozważne. Żartuję oczywiście. Dobrze zrobiłeś. Dzięki tobie znów jestem szczęśliwy. Masz to zapłatę i znikaj. Znikaj? Może ty znikniesz. Jak to? Nie rozumiem. Rozumiesz. Zakarbuj sobie dobrze w tym pustym łbie. Zaczniesz handlować fistechem, to znikniesz. Dobrze, dobrze. Niepotrzebnie się przejmujesz. Jestem przecież stróżem prawa. Bywaj, Siemko, i pamiętaj, co ci powiedziałem. No. Tutaj mamy dosyć skomplikowaną relację z Siemkiem. Także teraz już możemy z czystym sumieniem udać się na bagna, na których dawno nas nie było. Znaczy byłem tam przed chwilą w sumie, ale no cóż. Tam sobie pogadamy z Waską oczywiście na temat na temat salamandry, tak, o której się dowiedzieliśmy od Leivardena, że tam gdzieś stacjonujesz. I jesteśmy na bagnach. Mamy Carmen. Tak, Carmen, której zauważyłem, że nie było w mieście. Ja więc zobaczmy, o co musiałam chodziło. Tutaj przypłynąć. Pożyczyłam pieniądze i... To poważny problem. Nie mogę powiedzieć. Posłuchaj, nie mam zamiaru cię wypytywać. Widzę, że jesteś przygnębiona i przestraszona. Może potrafię pomóc. Jest pewien mężczyzna. Ktoś ważny. Również dla mnie. On jest chory i muszę mu pomóc, zanim będzie za późno. Jest wilkołakiem. Nie chcę, żeby ktoś go zabił. Nie bój się, niełatwo zabić wilkołaka.
Poza tym wiedźmini nie zawsze zabijają potwory. Jeśli to możliwe, zdejmujemy klątwy i uroki. Jak chciałaś pomóc ukochanemu? Gruba Zocha opowiadała mi, że druidzi znają się na takich sprawach. Przypłynęłam z pieniędzmi, żeby kupić od nich lekarstwo. Rzeczywiście, druidzi mogą pomóc. Wiedźminie? Bagna są zbyt niebezpieczne dla młodej dziewczyny. Zapytam druidów o lekarstwo w twoim imieniu. Dziękuję, wiedźminie. Będę czekała w domu. To budynek w slumsach naprzeciwko gospody. Łaskawy panie, może potrzebujesz łodzi? Czy mamy tutaj ciekawą rzecz? Bo Carmen po prostu zniknęła w celu by pomóc ukochanemu. Ale dobrze. Jak widzicie, ceglarzy jest trochę mniej, aniżeli zwykle. Więc udajmy się do Waski. Może Salamandra ma coś z tym wspólnego? Nie wiem, choć się kurwa domyślam. Bo to zrobiłem. Witaj, biały wilku. Wiele się zmieniło, odkąd się ostatnio widzieliśmy. Na bagnach pojawili się miastowi. Rzeczywiście. Co to za obcy? Wysuszeni. Rozumiem. To straszne. Przepędzili drwali, wielu zabili. Porywają ludzi. Panowie się gniewają. Tylko druidzi zostali w swoim gaście. Co jeszcze się działo? Wielka bitwa była. Człowiek z ogniem w duszy przeciw elfiemu panu stanął. Wielu do panów odeszło. Kto wygrał? No kradła pochłonęły trupy. No tak. Was... Tak. Słyszałem, że macie problemy. O, złocieńki. Z utopcami owszem, spokój, ale teraz mamy inny problem. Słucham. Za odpowiednią cenę będzie rozwiązany. Bandyci ze znakiem Salamandry porywają moich ludzi. Zmuszają do szukania ziół. Panowie są zagniewani. Znak Salamandry? To zmienia postać rzeczy. Rozdzielili porwanych na grupy i zmuszają do zbierania ziół. Każda grupa jest strzeżona przez uzbrojonych poganiaczy. Gdzie pracują? Widziałam grupy pracujące przy zawalonej wieży, w jaskini i na przesiece. Ich szefem jest Roland Blindheim. Zabij go, to zły człowiek. Zajmę się tą sprawą. No. Tak więc mamy informację, o co chodzi z Salamandrą na bagnach. Po prostu pozyskują zioła rękami niewinnych ceglarzy w celu robienia narkotyków, bo tego w sumie dowiedzieliśmy się z miasta, jak tam buszowaliśmy. Ale tego to zobaczycie zaraz. Ja na chwilę znikam, żeby odpocząć, bo jestem skrajnie przegrany wiedźminem i wkurzony, więc muszę z siebie wywrócić tą złą energię, żeby po prostu ten odcinek nie był taki cały pod... Wiecie, o co chodzi, ze złą energią, no bo to wtedy, wiecie, też wtedy fanu nie ma. To mi się podoba. Jakby pewnie zapewne by się to gorzej jeszcze oglądało. Witajcie, jestem tu z powrotem. Minęły raptem 3 dni od ostatniego nagrania, ale wróciłem. Sytuacja jest taka, że na początku odcinka przywitałem się, że to jest jakby 31 odcinek, a to już 32 jest w sumie. Więc tutaj chciałbym tylko powiedzieć, że zauważyłem to. I odwiedzimy sobie dziadka. Dlaczego odwiedzimy dziadka? Ponieważ to zrobiłem w odcinku, który się nagrał. A jest tu coś zaskakującego. Mianowicie dziadek jest 3. Te ogryzione kości to kości człowieka. Mózg na talerzu. Niedobrze mi. Dziadek jest kanibalem. A tak, to właśnie mój dom. Czy to, co widzę na stole, to ludzka czaszka i mózg? Tak. Mięso? Tak. Talerze i kubek. Tak, jestem ludożercą. Ale zanim zareagujesz emocjonalnie, spróbuj wysłuchać moich racji. Nie wiem, jakie racje może mieć kanibal. Blado wyglądasz, może coś zjesz. Dlaczego jesz ludzkie mięso? Bo lubię. Smakuje trochę jak kurczak. Jest bardziej pożywne. Kilogram ludzkiego mięsa to w przybliżeniu odpowiednik... Daruj sobie.
Sam zapytałeś. I pragnę tylko zaznaczyć, że narzuciłem sobie pewne zasady. Na przykład nie jem dzieci. Podziwu godna zasadniczość. Nie ma co ironizować. Od czasu do czasu wrzucę na ruszcik druida, ceglarza albo drwala. Bardzo cenię sobie mięso elfów. Jest aromatyczne i jakby z natury nasycone przyprawami. No, Makłowicz, tylko wersja kanibal się nam trafiła. Nie chcę ci już słuchać, by... Wedle życzenia. Nie zasługujesz, żeby żyć. A tak się składa, że ja zawodowo tępię potwory. Wolnego. Zabić możesz mnie zawsze. Ale bardziej użyteczny będę. Żywy. Posiadam rozległą wiedzę i znam to bagno jak własną kieszeń. Z pewnością pomogę ci jeszcze w niejednej sprawie. Giń, potworze. No niestety dziadek popełnił delikatny błąd i idzie na zewnątrz. Wieprzowina. No akurat nie wiem, czy to jest wieprzowina, więc może wyjątkowo jej nie wezmę. Ale weźmiemy sobie alkohol. Bo to może być coś, jakieś ludzkie mięso. I nie uwierzycie, ale dziadek ogarnął sobie paru roślinnych przyjaciół. Także stała się rzecz dosyć niespodziewana. Dziadek ma układy tutaj na bagnach, jak widać. No ale niestety, no muszę go zabić, bo to co zrobił, to przekracza ludzkie pojęcie niestety, no i to jest niepoważne. Jakbym go zostawił przy życiu, teraz musimy, kurczę, trochę się pomęczyć, bo mamy trochę echinopsików do pokonania i archesporów chyba też. Ale to dobrze, bo z archesporów będziemy mieli rzeczy do questów. Jestem ciekawy, czy też muszę komuś opowiedzieć o tym, bo nie wiem, czy ktoś zlecał mi ten quest na ludożerce, czy o co chodzi. Ale no, warto będzie komuś o tym powiedzieć. Nie wiem, czy może nie druidzi. Zaraz sobie zobaczę i wam powiem. Nie wiem. Chyba zadanie się samo stworzyło po prostu, jak dziadka zobaczyliśmy na tej zasadzie. O zlecenie z tym... Archesporami są 3 flakony soków archespora, a nam wypadło 0, więc będziemy musieli jeszcze trochę poszukać. Już tą tkankę mózgową sobie wyrzucę, bo w jej miejsce te rzeczy z archespora, właśnie zapomniałem jak się nazywają już, ale tam trafią one. No i tak, udamy się do Kalksztajna, żeby mu sprzedać trochę rzeczy, których nie potrzebujemy. Zobaczmy, jak sobie Kalksztajn radzi. No, jak widzicie, nie najgorzej. Stworzył kolejny teleport, taki jak on ma w domu. Co tam znaleźliśmy w poprzednim odcinku, jak szukaliśmy Kalksztajna, więc jest fajnie. No i pogadamy sobie, co tam u niego. Witaj. Stworzyłem nową teorię. To prawdziwy kamień milowy w alchemii. Otóż, mój drogi Wiedźminie, wszystko, co cię otacza, nawet ty sam, składa się z małych cząsteczek. Tak małych, że nie zobaczysz ich gołym okiem. Aha. Te cząsteczki są w nieustannym ruchu. Oddziałują na siebie. Nie istnieje aktualnie sposób potwierdzenia tego empirycznie, ale nie poddaje się. Wiesz co, może opowiesz mi o tym później. Tak? Jak idą badania? Stworzyłem nową tyczą. Wiesz co? Tak? No i towary standardowo. Po to zwykle przychodzimy, więc tak. Możemy wszystkie mózgi mu sprzedać to na spokojnie, bo one nam się nie przydadzą raczej. Języki też. Sprzedaliśmy trochę rzeczy. Mamy 1800 hajsu. Orenów, znaczy się. To hajsu to tak w sumie nieprofesjonalnie trochę brzmi. No i teraz pójdziemy szukać ceglarzy. Zrobimy takie kole w sumie odtąd, ponieważ część ceglarzy było w okolicy wieży, jak tam nam mówiła Waska czy ktoś tam. Popatrzcie. Zwiadowca Skojatel właśnie walczył z Salamandrą, ale tak chciał, że Salamandra generalnie przejęła stary obóz Skojateli. Tutaj mamy ich nową główną bazę. Oczywiście się tam nie będę ruszał, no bo
To byłaby, to mogłoby być samobójstwo. Więc pójdziemy tylko uratować ceglarzy. Tylko albo aż. No i nadzorca dostaje na dziubek. Więc pierwsza z trzech grup ceglarzy uratowana. Białowłosy, w samą porę. Możecie wracać do domów. Obyś nigdy nie zaznał suszy. Zanim odejdziecie, opowiedzcie mi o salamandrze. Zbieraliśmy dla tych bandytów zioła. Chyba na Fistech, tak kiedyś podsłuchałem. Ponoć grup jest więcej. Jedna pracuje w jaskini, niedaleko przesieki. Salamandra zajmuje się handlem narkotykami. Mają coraz większe ambicje. No, o tym, że zajmuje się on narkotykami, to już wiemy dzięki pokonaniu ich tam w mieście. Tam zobaczyliśmy nawet, jak ta produkcja dokładnie wygląda. I bardzo fajne rzeczy mają ci bandyci, trzeba im przyznać. Także chętnie sobie wezmę nieco. I mają książkę o roślinach bagiennych, której pewnie po prostu dowiedzieli się, jak wygląda Fistech i jak go pozyskiwać. Pewnie uczyli ceglarzy o nim. I zanim od razu pójdziemy sobie do kolejnej grupy, tam salamandry, która tam tych ceglarzy pilnuje, to zaapolujemy sobie na wiwerny. Dlaczego na wiwerny? No bo mamy na nie zadanie, zlecenie dokładnie. Więc to jest główny powód, przez który tutaj muszę wykonać ów polowanie. I z poprzedniego, no jak nagrywałem i się nie nagrało, to wyciągnąłem cenną lekcję, że lepiej po kolei je wyciągać. Bo wszystkie razem to nam spuszczą taki łomot jak mało kto. I celem tego polowania na wiwerny jest zdobycia ich trzech mięs, tych wiwern dla karczmarza, bo on takowy sobie chce zdobyć. Ale tej mojej nie zaatakujemy, ponieważ bardzo ważnym rzeczą jest to, że wiwerny z natury nie są agresywne, tylko dopiero jak ktoś tam je zaatakuje. Znaczy tam wiadomo, jakąś owce wieśniakom sobie lubią podwędzić, ale poza tym to nic. Właśnie tej mojej nie chciałbym bić, bo może ona jest do questa, może ona jest jakaś ważniejsza. Nie wiem, ale po prostu bym ją zostawił w spokoju, żeby tutaj jakiś lore zachować, że Geralt no raczej by wiwern nie ubijał. Nawet dla pieniędzy. No ale powiedzmy, ten wyjątek dla nas jest taki, że my akurat potrzebujemy każdego grosza, a chyba to, co robimy na zleceniach, nie wpływa jakoś specjalnie na losy gry. Archespor, o, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, potrzebujemy tych soków z niego. O, mamy dwa soki z Archespora już z jednego. To rzeczywiście chyba dwa na jednego, jeśli by losujemy idów, więc tyle dobrego, że to szybciej się uzbierze. No ale to możliwe, że po drodze. Jakoś ten, w ogóle jestem ciekawy tych zwłok posłańca, ale żeby je zobaczyć, to bym musiał zabić tą moę. No nie, odpuścimy sobie. Nie ma co tych wiwern zabijać, bo one są naprawdę gitami. No tylko ludzie atakują, jak coś tam ludzie im zrobią, to one wtedy mogą złapać delikatnego fokusa na nich, a tak to są gitami sztywnymi. Mamy kolejny obóz, powiedzmy, salamandry. Więc oczywiście zgodnie planem się ich standardowo pozbędziemy, bo nie ma to tamto, że będą wykorzystywali ceglarzy. Zadarłeś, salamandro! Dzięki niech będą panom, nasz wybawca. Jesteście wolni. Jak możemy się odwdzięczyć? Co wiecie o salamandrze? Założyli bazę w dawnym obozowisku nieludzi. Rozplenili się jak robactwo. Potrzeba armii, żeby ich stamtąd wykurzyć. Wejście do obozu to samobójstwo. Dziękuję. Oj, no w poziom mamy. To bardzo git. Tak więc też ostatnia grupa tych salamandrów znajduje się w jaskini. Tam, gdzie był ten taki upiór i ten sarkofag cały w ogóle, co się nauczyliśmy jednego ze znaków.
Nie wiem, czy już kojarzycie mniej więcej, ale podpowiem wam, że już jesteśmy praktycznie na miejscu. Ona była bardzo blisko tego obozowiska Drwali. Także pójdziemy sobie tam, wybijemy ich. I jest tam też jeden mały przyjaciel, na którego zadanie dostaliśmy w drugim rozdziale. Ale już wam więcej nie spoileruję, zobaczycie zaraz sami, któż to jest. Także wchodzimy do jaskini. Teraz sobie przypomniałem, że zapomniałem wstąpić do druidów, bo tam miałem dla Carmen załatwić pomoc w kwestii tego wilkołaka, który jest jej ukochanym. Pomoc, nareszcie! Panowie cię zesłali. Jesteście wolni. Słyszycie, chłopy? Wracamy do domów! Zanim odejdziecie, opowiedzcie mi o Salamandrze. Trzymali nas w obozowisku. Pracujących... Dzięki. Tak, to wiem. I małym... Przyjacielem małym, którego... Szukaliśmy od drugiego rozdziału, jest ten chłopiec, mianowicie... Oto posłaniec panów podnosi mnie z klęczek, zrywa i precz ciska kajdany. Cześć, mały. To ty jesteś zaginionym dzieckiem cyglarzy? Dokładnie. Nad obcymi wodami siedziałem i płakałem, wspominając ojczyznę. A więc nie porwali cię ani druidzi, ani driada. Niech będzie błogosławiony, który niesie miecz nieprzyjaciołom moim. Nie ma za co. Szoruj do domu. Bo któż jest ponad panami? Tak. Do widzenia. Także nie spodziewałem się, że w takich okolicznościach znajdziemy naszego zaginionego. No ale... Nie będę też narzekał, tak? Kurde, mamy kolejne pierścienie. Jeju, co z tym zrobić? No chyba Krzysiła ostatecznie wyrzucimy, wychodzi na to. Spać zawsze możemy u Waski, ona tam żadnych kosztów od nas nie pobiera. Ale na pewno pozytywem tego questa jest to, że bardzo dużo fajnych rzeczy dostajemy z tych bandytów. No prawda, akurat to, co teraz dostaję, nie jest dobrym przypadkiem, ale tutaj o. Miał dementowy, właśnie. No to jest bardzo fajna rzecz. Przy okazji dostajemy pierścienie, czyli płynną gotówkę, bo to fajne pieniążki z tego lecą, no i bardzo szybko się to sprzedaje, wręcz po prostu rozchodzi się jak woda po studni, nie wiem, wersowe porównanie, ale po prostu bardzo profitowy jest ten quest, więc fajnie coś takiego mieć. No i teraz się udamy do druidów. Pogadamy o tym wilkołaku, co tu można z nim zrobić, żeby go uratować. Jest tutaj Hierofant. Wszystko nowy druid. Witaj, wędrowcze. Witaj. Czy moje starcze oczy mnie mylą? Czy to Geralt? W rzeczy samej. Skąd mnie znasz? Wiele o tobie słyszałem od naszego wspólnego znajomego, Myszo. Straciłem pamięć. Niestety nie wiem, kim jest Myszo. Czarodziej jest. Taki. Może potrafię ci pomóc. Gdy... Przykro. Znaczy czarodziej o druid. Wzywają mnie ważne sprawy. No to druid. Tak, po prostu. Wilku? Ten myszołur. Oskojatel? Co może sądzisz? Nie interesują mnie konflikty polityczne. Okay. My, druidzi, przetrwamy wszystkie zawieruchy, ponieważ nie jesteśmy zagrożeniem. Nie mamy nic, na czym zależałoby królom, cesarzom i innym władcom. Magia. Oni zaś wiedzą, że nam niepotrzebna ich władza. Mogliby mieć za złe udzielanie schronienia wiewiórkom. Pomagamy wszystkim potrzebującym, jeśli tylko szanują nasze obyczaje. Ludziom i nieludziom. A elfy to dzieci lasu. Szanują i rozumieją naturę. Ludzie nie rozumieją natury? No, nie wszyscy, niestety. Rzeki w okolicach dużych miast są zatrute odpadami z manufaktur. Lasy wycina się bez opamiętania. Gatunki pospolite jeszcze kilkadziesiąt lat temu teraz są rzadkością. Pojmuję. Tak, biały wilku. Dobrze, no i o pomocy. Przychodzę w imieniu kobiety, o imieniu Carmen. Jesteś wiedźminem. Powinieneś się znać na leczeniu lykantropii. Słuszna uwaga. Przecież straciłem pamięć. Może kiedyś znałem sposób na przełamanie klątw, ale teraz nie potrafię pomóc. No tak, mówiłeś o tym. Moja starcza pamięć też zawodzi. Ale wracając do sprawy.
Znam kilka sposobów na likantropię, choć żadnego nie wypróbowałem osobiście. Myślałem o magicznym leku, może eliksirze. Nie zdołam przyrządzić takiego leku. Może dobry alchemik potrafi. Jeśli znasz jakiegoś, to zapytaj koniecznie. Słyszałem natomiast, że w przypadku klątwy zmiany postaci pomaga koszula z blekotu. Koszula z blekotu? Tak. Był precedens braci zamienionych w łabędzie. A może to były dzikie kaczki? Nieważne. Nazbieraj dla panienki Carmen liści blekotu. 5 powinno wystarczyć. Niech utka z nich koszulę, a jej wybrany powinien przespać w niej noc. Dziękuję za radę. Jest jeszcze jeden sposób, ludowy. Wstydzę się o nim opowiadać zawodowcowi, ale rzetelność tego wymaga. Podobno prawdziwa miłość pozwala przemienić bestię w człowieka. Miłość czysta i bezwarunkowa. Zapamiętam i tę radę. Pamiętaj tylko o jednej rzeczy, Wiedźminie. Wilkołactwo to coś na kształt choroby, która toczy serce coraz głębiej. Zanim spróbujesz zdjąć klątwę, musisz się upewnić, że wilkołak w sercu jest nadal człowiekiem. Dlaczego? Inaczej nawet odczarowany będzie mordował ludzi i pozostanie jedynie potworem. Rozumiem. Postaram się odkryć tożsamość wilkołaka. Tak, biały wilku. Bywaj. Generalnie bardzo fajny druid. Niestety w kwestii tego o alchemiku to... jak tam się nie nagrało mi, to byłem z tym u Kalksztejna, ale... niestety nie było tam żadnej opcji u niego. Także może później dopiero. Czy to odblokuje, czy coś? Nie wiem, może jak pogadam z Carmen o sposobach, to ona wtedy... ten pomyśli o tym, albo jak wszystkie inne sposoby dotąd użyte nie zadziałają, to... może wtedy. No ewentualnie jest to jakiś alchemik, kurczę, inny jeszcze, którego nie znam i on jest lepszy od Kalksztejna, ale... Kalksztejn akurat wydaje się być... już wybitny, na wybitnym poziomie. Delikatnie mówiąc. Ewentualnie lek mogę przyrządzić dopiero jak się przekonam o intencjach wilkołaka. Czy jego serce jest jeszcze człowiecze i dobre, czy już od wewnątrz też stał się wilkołakiem. Wow, ale rzeczy w kufrze, kurde, złoty sygnet. To naprawdę, pieniądze na tych bagnach są ogromne, leżą na ziemi i wystarczy się schylić i je podnieść. My za ten czas znajdziemy jakiegoś archespora, jednego jeszcze tylko potrzebujemy, bo z nich wypadają 2 soki. Jeśli wypadają, ale chyba wypadnie, no. Ten tylko u dziadka był chyba taki peleryny, ale tak to chyba wszystko działa normalnie. Więc jak znajdziemy tego archespora, to już kolejne zlecenie będzie z głowy i będziemy mogli z czystym sumieniem pójść sobie do Waski. W ogóle popatrzcie. Kimora wojownik, to jest gigant, nie? To jest taki skurczysyn duży. Ile potworów się namnożyło. Dobra, po długim szukaniu udało się znaleźć archespora. No i mamy kolejne zlecenie gotowe. Witaj, Waska. Uwolniłem wszystkich cyglarzy. Dzięki nim wiem więcej o obozie Salamandry. Dziękuję, białowłosy. Wszystkie skarby świata nie wystarczą, by wynagrodzić twoją odwagę. Jeśli istotnie chcesz dopaść wszystkich bandytów, udaj się do Hierofanta w Gaju. Druidzi śledzą Salamandrę. Tak zrobię. Zastanawiałam się nad nagrodą i już wiem, że zasługujesz na najlepsze, co możemy ci dać. Super zbroja. Oto błogosławię cię błogosławieństwem panów i przyjmuję do naszej wspólnoty. Od tej chwili możesz nurzać się w świętych wodach bagna z radością w sercu. Zaprawdę czuję się zaszczycony, bo któż jest ponad panami? No,
Także dostaliśmy takie wynagrodzenie, no i teraz będziemy mieli współpracę z druidami odnośnie walki z salamandrą. Jestem ciekawy w ogóle, czy zrobimy im może jakiś super wjazd z bibernami, wilkami, które oswoiliby pokonać salamandrę. Taka wielka bitwa. No to akurat fantazja może by trochę poniosła, ale... Cóż. Opowiedz mi jeszcze o... Człowiek opłoną ten... Dziękuję. Chcesz... Okej, to... Rozumiem, że zadanie z chłopcem... Nie! Fuck, nie zaliczyło się. Czekajcie. Czytam. Bo muszę najpierw powiedzieć o dziecku, a potem o tym. To jest chyba kluczowe, w takim razie wychodzi na to. To jednak waska, czekaj. Chyba znalazłem wasze zaginione dziecko. Trudność. Powiedziane zostało. Kto zamysł panów zrozumie, ten samotny pośród tłumu będzie. Rozumiem. Z utopionej kobiety zrodz. Cieszę się. Tak. No. Uwolnij to sobie szybko przeklikamy. No i git, mamy dwa questy zaliczone. Jakiś punek pełen. Jakiś hymn szaleństwa, co? Hymny szaleństwa i rozpaczy, oho. A co to? Czekajcie. Wywalę sobie ten pierścionek i przeczytamy, co to takiego jest. Gdzie mamy kącik literacki na koniec odcinka, więc zacznijmy. Hymny szaleństwa i rozpaczy. Filip Wart. Powiadam, kiedy śpiący się przebudzi, nadejdzie świt dla dzieci głębin. Powiadam oto ja. Ja jestem zagładą świata. Ja jestem nadzieją świata. Niesprawiedliwi kroczą prostą ścieżką. Moje ścieżki są nieznane. Usta niesprawiedliwych wypełniają nieczystości. Ja jestem oczyszczeniem. Niesprawiedliwi kłaniają się fałszywym panom i będą wdeptani w ziemię. Bo któż jest ponad panami? No. Także mamy taką fajną książkę. No i co? To będzie koniec odcinka. Co dalej dowiecie się już w następnym. Nie 32, tylko 33. I co? No miło byłoby mi was gościć. Następny odcinek będzie na pewno w lepszej energii, chyba że znowu się nie nagra, ale myślę, że tym razem zwrócę na to uwagę, czy nagrywa się, czy nie. I co? No tyle mam do powiedzenia. Możecie docenić łapką w górę to, że nagrałem ten odcinek, bo naprawdę miałem poważny dylemat, czy nagrywać go od nowa, czy nie iść po prostu dalej z fabułą, którą wtedy miałem. Ale no, ostatecznie nagrałem i myślę, że to była dobra decyzja. Wiadomo, trochę niechęci w tym było, trochę sobie przykładałem to nagrywanie tego, ale no, jak zawaliłem, to trzeba tutaj zadośćuczynić, po prostu nagrać to od nowa. Ale no, możecie zostawić łapkę w górę, żebym czuł, że to było po coś. I co? No i tyle mam do powiedzenia. Miłego dzionka, miłego wieczorka. Cześć.